piątek, 17 maja, czas na główne wydanie informacji. Grzegorz Żądło, witam i zapraszam. Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia bardzo się wyludnia. W ciągu zaledwie 10 lat z 41 miast i gmin było ponad 220 tysięcy osób. To mniej więcej tak, jakby z mapy zniknęło miasto wielkości Sosnowca. Paweł Jędrusik. Pani Adelaida z Bytomia po latach doczekała się nowego mieszkania komunalnego. To, w którym mieszkała do tej pory, nie nadawało się już do życia. Podoba mi się. No, to jest mój prezent na urodziny. 83 lata czekałam. No, ale wreszcie się doczekałam i ładnie, ślicznie, jak w bajce. Ale w Bytomiu nie każdy chce mieszkać, żeby nie powiedzieć, że wiele osób nie chce tu mieszkać. Świadczą o tym statystyki. Według danych zebranych przez GZM to właśnie Bytomiowi najbardziej ubywa mieszkańców. W 10 lat miasto skurczyło się o prawie 27 tysięcy osób. Mimo to władze miasta próbują zachęcić do zamieszkania w Bytomiu. Po pierwsze inwestujemy mocno w infrastrukturę mieszkaniową, ale zarówno tą gminną, jak i tą wspólnotową, czyli prywatną. Dzisiaj już możemy pokazywać konkretne zrealizowane projekty na wspólnotach mieszkaniowych, czyli na prywatnej własności, która zyskała na wartości dzięki temu, że pozyskaliśmy na to dofinansowanie unijne. Nadal w Bytomiu ceny nieruchomości są bardzo atrakcyjne. Oczywiście wpływ na spadek liczby mieszkańców ma także niż demograficzny, bo z podobnym problemem zmagają się inne miasta, w tym Chorzów. Tam w 10 lat ubyło 15 tysięcy osób. Na pewno będzie to jeden z tych elementów naszej strategii, na który będziemy mocno zwracać uwagę, ale odważne inwestycje, odważne podejście do miasta, planowanie tego miasta architektoniczne również będzie miało wpływ na to. Mam nadzieję, że coraz więcej ludzi będzie jednak patrzyło przychylniejszym okiem na Chorzów. Spośród wszystkich 41 miast i gmin w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii tylko w 14 z nich liczba mieszkańców się zwiększyła. To, co nas niepokoi, jest tutaj skala tego zjawiska w metropolii, która jest większa niż średnia krajowa. I według danych z GUS-u, według naszych analiz, w ciągu ostatnich 5 lat, czyli kiedy powstała metropolia, w naszym organizmie miejskim ubyło ponad 100 tysięcy osób. Wśród tych, którzy mają dodatni bilans migracji, próżno szukać dużych miast. Liderem wzrostu liczby mieszkańców są niespełna 9-tysięczne Wyry, w których w 10 lat przybyło prawie 1200 osób. Na pewno takim działaniem, które podjęliśmy już naprawdę wiele lat temu, to było stworzenie takiej polityki gmina Wyry dobre miejsce do zamieszkania. Czyli rozpoczęliśmy taką też akcję i promocyjną, i też podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu sprzedaży działek gminnych. W czołówce miast wyludniających się najbardziej są m.in. Świętochłowice, Zabrze czy Sosnowiec. Duże zainteresowanie i duże emocje. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zajął się dziś sprawą tzw. Lex Developer w katowickiej dzielnicy Burowiec. Miał ocenić, czy godząc się na budowę osiedla na terenie kolejowym, radni postąpili zgodnie z prawem. Na wyrok trzeba będzie jeszcze poczekać. Łukasz Kądziołka. Velostrada, Katowice, Velostrada. Tak mieszkańcy domagali się velostrady przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach. Sprawa dotycząca rowerowego połączenia pomiędzy Katowicami a Sosnowcem ciągnie się od kilku lat. W zeszłym roku katowiccy radni skomplikowali realizację 10-kilometrowej trasy, zgadzając się na budowę prawie 100 mieszkań. Dzisiaj sąd miał podjąć decyzję, czy uchwała w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej jest zgodna z prawem. Nieruchomość, której dotyczy uchwała, jest terenem byłej kolei. Zatem miasto realizuje również w pewien sposób rewitalizację takich terenów, zamieniając je na tereny mieszkaniowe. Jak można podzielić argument, że nie jest to realizacją celu społecznego, Wysoki Sądzie? Właśnie dlatego spółka powiązana z grupą Pietrzak, znaną ze swojej samochodowej działalności, złożyła wniosek na podstawie tzw. ustawy Lex Developer, bo plan zagospodarowania uniemożliwia budowę w tym miejscu osiedla. Zdaniem drugiej strony urzędnicy nie przeanalizowali tego wniosku głębiej. Wizualizacja powinna być tak sporządzona, żeby umożliwić jej należytą ocenę osobom, które nie posiadają wiedzy specjalistycznej. Wysoki Sądzie, no tutaj dołączono takie dokumenty, przy czym niestety one nie zawierały informacji prawdziwych. Jedną z kwestii, przy której miasto miało popełnić błędy, jest odległość od najbliższej szkoły. Zgodnie ze specustawą Lex Developer musi ona wynosić do 750 metrów. W tym przypadku na katowickim Burowcu dojście do placówki uniemożliwiać może ogrodzenie. Miasto cały czas podkreśla, że działało zgodnie z prawem.
Tego rodzaju uchwała nie decyduje o treści wniosku. To wniosek decyduje o treści uchwały. W tym względzie mamy obowiązek prowadzić to postępowanie w taki sposób, aby uczynił zadość zasadom postępowania, ale również odnosił się do treści wniosku, a nie dokonywał ponownych ustaleń. Choć sąd miał dużo czasu na rozstrzygnięcie tego sporu, to dzisiaj nie podjął decyzji. Wyrok ma zapaść 27 maja. Tymczasem znany jest już koncepcyjny przebieg Welostrady Katowice-Sosnowiec. Problem pojawia się właśnie na wysokości planowanego osiedla, gdzie nagle trasa rowerowa ma dwa ostre zakręty. To ma być symbol Welostrady, którą robimy na siłę tylko po to, żeby tu i tu powstało 96 mieszkań i dorabiamy do tego piękne teorie. Koncepcja powstała na zlecenie metropolii, a wytyczne do jej stworzenia dostarczało też miasto Katowice. Miasto sugerowało, żeby działki Pietrzaka ominąć. Omijamy działki prywatne, co do których na ten moment nie ma zgody na ich wykorzystanie, co oczywiście nie przesądza, że ta welostrada nie pobiegnie prosto po tej linii kolejowej. To może zostać zmienione na etapie dokumentacji projektowej. Na razie welostrada jest na etapie zawieszenia, bo wszyscy czekają na wyrok sądu. Jeśli ten nie będzie po myśli mieszkańców, ci zapowiedzieli już, że odwołają się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nazwy mieszkańców miast, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym z cząstką nie czy zapis członu pół. Szykują się duże zmiany w zasadach polskiej ortografii i choć wejdą w życie dopiero na początku 2026 roku, to już warto o tym mówić. Mamy zatem półtora roku na to, żeby zacząć się przyzwyczajać do uchwalonych przez Radę Języka Polskiego zmian. Magda Sincewicz. Jest zmiana zasady, to będzie nie najlepiej, czyli napisałem jak dziecko, ale przeczytam nie najlepiej, tak? Aha. Ciekawe. Nie słyszałem, ale ciekawe. Dla pochodzącego z Indii pracownika Uniwersytetu Śląskiego nasz język od początku nie należał do najłatwiejszych. Zarówno w mowie, jak i w piśmie. Uczy się go od wielu lat z coraz lepszymi efektami. Teraz jednak niektóre przyswojone przez niego zasady się zmienią. Podczas kursu języka polskiego wtedy wiedziałem, że jakie słowo powinna być pierwsza alfabet jest małą literą i dużą literą, wielką literą, przepraszam. Będę miał okazję napisać artykuł albo coś jako naukową pracę w języku polskim, to powinna być tam pomyśleć o ortografię też, więc trzeba nauczyć nowego zasady. Bo pomysł na zmiany, choć budzi wiele kontrowersji, przez ekspertów oceniany jest pozytywnie. Mnie się bardzo ta aktualna reforma ortografii podoba. Po pierwsze, trzeba zauważyć, że ona dotyczy tylko reguł arbitralnych, konwencjonalnych. W ogóle nie narusza materii języka. To tylko dotyczy dużych i małych liter, pisowni łącznej i rozdzielnej, pisowni z łączniczkiem, tam jakiegoś ewentualnie jednego czy dwóch przecinków. To są naprawdę reguły, które zostały w różnych tam momentach rozwoju polszczyzny wstawione do ortografii. I teraz przeżywają kolejne przeobrażenia. Ci, którzy dopiero uczą się zasad poprawnej polszczyzny, będą mieli pewnie lepiej, bo planowana rewolucja w naszym języku ma im pomóc w unikaniu popełniania błędów. Cel, aby ujednolicić, uprościć polską ortografię, która naprawdę nie jest łatwa. Lata pracy w szkole pokazują, że jest to pięta Achillesa niestety nie tylko uczniów, ale także i dorosłych. Dlatego, że każdy proces, który będzie zmierzał ku temu, aby ułatwić nam polską ortografię, jest naprawdę słuszny. A ułatwić ma m.in. pisanie wielką literą nazw mieszkańców miast, podobnie jak mieszkańców krajów, czy łączna pisownia nie z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym. To chyba jest dopasowanie się do tego, co funkcjonuje, a nie do tego, co byśmy chcieli. Mi się wydaje, że utrudni. Za bardzo mieszają ludziom w głowach po prostu. Ciężko powiedzieć. No dla tych, którzy piszą na co dzień dużo, no to pewnie będzie ciężko się na początku przyzwyczaić, tak jak na przykład mamy na początku roku ze zmianą daty, tak? 2023-2024, ale pewnie to już później wejdzie w nawyk i przyzwyczajmy się. Na zapoznanie się ze zmianami jest trochę czasu. W życie wejdą oficjalnie od początku 2026 roku.
295 zawodników i 30 konkurencji. Tak w liczbach przedstawia się jubileuszowy memoriał Janusza Kusocińskiego, który w sobotę odbędzie się na Stadionie Śląskim. Lekkoatleci przystępują do niego z bojowym nastawieniem, bo to dobra okazja do sprawdzenia formy przed zbliżającymi się Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu. Łukasz Kądziołka. Gwiazdy lekkoatletyki ponownie na Stadionie Śląskim. W sobotę odbędzie się jubileuszowy memoriał Janusza Kusocińskiego. Niektórzy już nie mogą się doczekać. Zrobię wszystko, co będę mogła, żeby startować jak najlepiej. Ja kocham ten stadion, kocham startować przede wszystkim przed polską publicznością. To mi zawsze dodaje skrzydeł i nie to, że liczę na to, ale będę gdzieś tam po cichu oczekiwać, że jutrzejsze zawody będą fajne. Na mitingu nie zabraknie utytułowanych sportowców. Wśród zagranicznych gości jest m.in. Ethan Katzberg, kanadyjski kulomiot i pogromca Pawła Fajtka. Kroczę swoją ścieżką i robię to, co do mnie należy. Przepraszam, że tak się dzieje przez to, co robię. Ciekawa rywalizacja szykuje się także na bieżni. Wierzę, że Jemariki będzie walczyć, ale że nasze średniodystansówki, Martyna Galant, czyli Zakowska, tą rywalizację podejmą. Myślę, że z dobrej strony pokaże się otwierając sezon Anita Włodarczyk. Wszystko okaże się już w sobotę. Rywalizacja na Stadionie Śląskim rozpocznie się o godzinie 16. Bilety można kupić przez internet i w kasach. To wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj. Miłego weekendu Państwu życzę i do zobaczenia w poniedziałek.